Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim i skrobym. Dzisiaj mam ciekawą propozycję treningową na kawaletkach w kłusie. Będziemy pracować po ósemce i pracować nad rozluźnieniem, równowagą i aktywnym zadem, więc zapraszam Was do oglądania. Żeby dobrze rozumieć pracę na kawaletki, bo często jest tak, że jeźdźcy traktują takie drążki jako troszkę urozmaicenia, żeby sobie pojeździć trochę po drągach, trochę pogalopować, czy coś w tym stylu. Ale tak naprawdę kawaletki mogą spełniać naprawdę bardzo ważną funkcję. Pod tym kątem, że w momencie, kiedy zaczynamy pracować na kawaletkach, chcemy egzekwować od konia reakcję na odpowiednią reakcję na łydkę. Czyli, co jest ważne, że w momencie, kiedy doprowadzamy konia do drążka i koń unosi nogę, tak, czy jak jesteśmy na kawaletce, mamy trzy drążki, cztery drążki ułożone, w momencie, kiedy koń unosi nogę, tak, zgina staw, powinniśmy wtedy przyłożyć łydkę, tak, żeby warunkować koniowi to, że w momencie, kiedy przykładam łydkę, koń podnosi nogi, tak, koń podnosi raz jedno, raz jak w kłusie, oczywiście po przekątnych to działa, po przekątnych, jak lewy zad, pokazuje prawy zad, prawą łydkę przykładamy, aktywizujemy prawy zad, tak? Przykładamy lewą łydkę, aktywizujemy lewy zad. Wtedy po przekątnych koń nogami podnosi coraz wyżej. I tak naprawdę w pracy na kawaletkach możemy konia naprawdę nauczyć właśnie odpowiedniej reakcji na łydkę. Czyli tak naprawdę najwyższym stopniem zebrania, podstawienia w kłusie jest piaf, prawda? Czyli najwyższy level pracy na półparadzie, najprościej mówiąc, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy rozłożone drążki i doprowadzamy konia w taki sposób, że pracujemy na półparadzie, doprowadzamy konia, nie, że koń biegnie i często jeźdźcy niestety mylnie cieszą się z takiego wyrzucania nóg, nie? Bach, bach. To jest niestety nie do końca to powinniśmy warunkować, tylko powinniśmy warunkować zgięcie stawów, uniesienie konia do góry i żebyśmy czuli, że koń maksymalnie unosi kłąb i po prostu w taki sposób idzie, że czujemy, że ten zad wsuwa się, że my tak naprawdę uczucie konia z falującym grzbietem, konia z pracującym grzbietem, to mamy uczucie tak, jakbyśmy nagle tak trochę wysoko usiedli, ale jest nam bardzo wygodnie, tak? Jesteśmy na najwyższym punkcie i tak naprawdę czujemy, jak ten zad wkracza i pracujemy z koniem prawidłowo, czyli te wkraczanie zadu, tą siłę, nie chcemy czuć poprzez to, że jedziemy w kłusie pośrednim, w kłusie wyciągniętym i ten koń zaczyna naprawdę, wtedy czujemy tą akcję nóg, ale tak naprawdę my w kłusie roboczym powinniśmy warunkować właśnie to, że jak przyłożona łydka, zad, przyłożona łydka, zad, tak? I wtedy ten koń zaczyna pracować prawidłowo. O tak, bardzo dobrze. O to chodzi. Ważne jest to, żeby szybciej zmienić nogę, żeby nasz dosiad był maksymalnie zrównoważony na drążkach. Super. O to chodzi, Hania. Bardzo ładnie. Właśnie o to chodzi, że koń, on nie ma pędzić, on ma unosić się tutaj, mięśnie brzucha zaangażować, mięśnie grzbietu. Tak, świetnie. Co czujesz, Hania? No. A widzisz, od razu jaka różnica jest, nie? Brak zmiany nogi, ona też się pogubiła, ona czekała. Dobrze, bardzo dobrze. Ona teraz jest w równowadze, ona teraz idzie równo, ona wie, co ma robić i właśnie o to chodzi. Ważne jest to wtedy właśnie, żebyś ty była maksymalnie spójna z nią, czyli twój dosiad ma podążać. Bardzo dobrze. I ręka nie może się cofać? Tak, 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 bardzo dobrze. Tutaj bardzo dobry zakręt. Wewnętrzna łydka, o właśnie, utrzymane zgięcie. Tym się nie przejmuj. Jeszcze jedna rundka. Tak, i teraz o, zewnętrzna wodza. Równoważy i odpuszczasz. Tak, super. Nie przejmuj się tym. Ważne jest to, żeby ona myśli, żeby nie dotknąć drążka. Tylko ważne jest to, żebyś ty utrzymała równą, stabilną jazdę. Tak, tak, super, super. Przerwa. Bardzo dobrze. Więc w wielkim skrócie, dojeżdżając do drążków, czyli to, co pokazuję Wam w międzyczasie, i tutaj dziewczyny najeżdżały raz z lewego, raz z prawego, jeździły po łuku drążki, tak, po łuku były drążki
i wjeżdżały, i środek tak naprawdę ósemki były trzy drągi na wprost, tak żeby konia wyprostować, wyprowadzić go do przodu i znów wejść w łuk na tym. I jak pracujemy na drążkach po łuku, musicie naprawdę pilnować tego, bo to jest błąd i to jest sytuacja, w której tak jakbyśmy podcinali koniowi nogi. Jak trzymamy zewnętrzną wodzę sztywną i ta ręka nie jest elastyczna, wy musicie zrobić tak, że jak wjeżdżacie na drągi, wewnętrzna łydka aktywizuje do zewnętrznej wodzy, ale ta zewnętrzna wodza musi pójść troszeczkę do przodu. Nie chodzi o rzucenie wodzy, ale ta ręka musi ulegać, tak jakby, tak ulegać, żeby koń mógł zapracować szyją, wyjść nogami, bo sami wiecie o tym i sami niejednokrotnie na pewno to czuliście i na pewno wasz instruktor czy ktoś nawet z boku wam zwraca uwagę. A jak go trzymasz, to on się potyka. Jak trzymasz, to on puka. I to jest właśnie to, że drąg nam pozwala zrobić z konia naprawdę dokładnego i elastycznego konia. Tylko trzeba mądrze iść po tych drążkach, a nie, że tam sobie szuramy po tych drążkach, koń puknął, przerwa, koń coś tam przerwa. Nie, jak koń puka, powtarzamy. Jak koń przeszedł czysto, powinniśmy dać przerwę. Ja robię dużo przerw, ale to nie są takie przerwy, że o dobra, daj mu postępować i 10 minut stępujemy. Nie, koń coś zrobił dobrze, pogłaskać, przerwa, super, warunkujemy. No i powiem wam szczerze, na takim etapie właśnie warunkowania, tylko oni naprawdę chcą pracować, przestają się obawiać drąga, tylko zaczynają, one się zaczynają popisywać wręcz, one pokazują, że one umieją, one chcą, tak? I to jest najbardziej niesamowite w tej pracy na drążkach, że możemy z konia naprawdę zrobić wspaniałego atletę, ale musimy pilnować tego, że nasz dosiad nie może być workiem, nie może być plecakiem, nasz dosiad nie może być taki, że nagle o, zmieniamy dosiad, o, zmieniamy coś tam, tylko to musi być taka płynna jazda. Jak zauważyliście, zwróciłam niejednokrotnie uwagę na to, że zmiana nogi nie może występować na środku drągów i nie może występować za. Tak naprawdę wychodzimy z łuku i wtedy już zmieniamy nogę, pokazując koniowi, żeby po drugiej przekątnej kłusować, że ten koń będzie robił kolejny zakręt. Dać czas mu na to, żeby on się przygotował do tego. To jest bardzo ważne. A błędem jest zmiana dosiadu nagle nad drążkami. Błędem jest zmiana dosiadu przed samymi drążkami. I błędem jest to, że jeźdźcy gmerają za dużo. Tak? Oczywiście po drągach pracuje się na półparadzie, ale na drągach nie możemy wytrącać konia. Tak jak... I spokojnie, wycofaj ramiona troszkę, chowaj kuperek. Stępujcie, dziewczyny. Tak, i równoważ. Patrzysz gdzieś tam daleko, a tu ona, super, właśnie o to chodzi. Ale pilnuj tego, żeby ona nie przyspieszała po drążku. Pamiętajcie, łydka powoduje to, że koń zgina staw. Czyli chcemy zrównoważyć swoje pomoce, żeby koń, jak robimy półparadę, to koń dostaje łydkę. Czyli raz, raz, super, właśnie o to chodzi. Tylko tam pilnuj bardziej na zewnętrznej wodzy. I spokój, rytm. Pilnuj środka, środek. Tutaj niepotrzebnie przytrzymałaś lewą wodzą. Jeszcze raz. I spokój, rytm. Wycofaj lewe ramię. Dobrze, super. I pilnuj. Teraz patrz już w prawo. Prawą wodzę troszkę odprowadź, żeby dać jej... Tak, właśnie. Pamiętaj. Zewnętrzna wodza prowadzi, ale zewnętrzna wodza odpuszcza. Świetnie. I przerwa na tym. Dobry koń. Tak, dobrze. Właśnie o to chodzi. Pilnuj. I teraz lewa łydka, półparada. Świetnie. O to chodzi. Właśnie także pamiętajcie, przyłożenie łydki to jest uniesienie nogi. Tak, tak, żeby ona się nie chowała. Bardzo dobrze, tylko bardziej po środku, Hania, prowadź. Równoważ, żeby ona się... nie chcemy, żeby koń rozwiązywał to tempem, tak? My chcemy, żeby on był aktywny, ale raczej, żeby on unosił i zginał nogi do góry. Czyli musi się podstawić, ale nie pędzić. Dobrze, rozluźniaj rękę i troszeczkę zewnętrzną wodzę odpuszczaj. Tak, dobrze, super. I jeszcze jedna rundka. I dzięki takiemu, że jak przestaniemy koniowi właśnie gmerać i pozwolimy mu iść na stabilnej ręce, nie dość, że koń zacznie ufać ręce, nie dość, że koń stanie się właśnie
magicznie przypuszczalny, tylko warunkiem jest to, że nigdy nie ciągniemy za stronę sztywną, tak? Czyli w momencie, kiedy czujemy napięcie na przykład na lewej wodzy, czujemy, że koń jest cięższy na tej lewej, to ją właśnie powinniśmy bardziej oddawać, odprowadzać, oddawać i wyjeżdżać do przodu, tak? To powinno być. I w momencie, kiedy mamy takiego konia, to wtedy koń zaczyna zginać stawy skokowe, zginać stawy nadgarstkowe, bo nam zależy na tym, żeby uruchomić stawy. Koń ma zginać ładnie, aktywnie, wchodzić zadem pod kłodę, unosić. I wtedy będzie ten piękny ruch w kłusie, a nie małpowanie. Więc pamiętajcie, chcemy z konia zrobić atletę, bo o tym, co ja teraz mówię, to jest po prostu cała biomechanika ruchu konia. Prawidłowość poruszania się. A nieprawidłowe jest to, jak koń macha tymi nogami, a zad zostaje kilometr za. Więc pamiętajcie o tym. Nie robimy z konia małpki, tylko warunkujemy właśnie prawidłowe poruszanie się konia, a takie zadanie kawaletki w kusie pozwolą nam na to. Dżyny! No co? Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. On trochę taki przegadany, ale zależało mi na tym, żeby Wam o tym opowiedzieć, ponieważ dużo mam pytań też na swoim fanpage'u na Jeździectwie bez tajemnic właśnie o pracę na drągach, co one dają, dlaczego to robimy, czy to tylko chodzi o parkour i w ogóle. Dlatego ten odcinek zrobiłam w taki sposób, żeby Wam pokazać, że naprawdę ta praca w kłusie jest bardzo ważna i bardzo znacząca, jeśli chodzi o konie skokowe, czy konie ujeżdżeniowe, czy konie wszechstronnie użytkowe. Moi drodzy, ja tymczasem się żegnam, zachęcam Was do tego, żeby komentować i mam nadzieję, że widzimy się przy następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.